Pokłosie wypowiedzi na sesji Rady Miasta oraz działań radnych miasta Opola mających na celu nie utworzenie kolejnej placówki dla dzieci ze spektrum autyzmem. To jest pokłosie, ta kontrola jest pokłosiem tych wszystkich działań, które wydarzyły się w zeszłym roku i realizujemy działania mające na celu sprawdzenie, jak wygląda sytuacja nauczycieli, jak i dzieci w zespole szkół specjalnych. Kilka obszarów, które nas najbardziej interesują i które mnie interesują oraz rodziców przede wszystkim, to jest jak są planowane i jak wygląda infrastruktura w szkole, czy jest ona odpowiednia i dostosowana dla osób i dzieci, które posiadają pewne dysfunkcje i które nie potrafią się odpowiednio poruszać. Również jak wygląda plan i program nauczania dzieci, czy jest zgodny z ustawą oświatową. Również jak wygląda realizacja działań rewalidacyjnych na terenie placówki. Bardzo ważne też jest sprawdzenie, czy dostęp do pomocy dydaktycznych dla nauczycieli jest spełniony w odpowiednim zakresie. Bardzo dużo informacji dostawałem na temat tego, jak wygląda infrastruktura szkoły, więc też tutaj bardzo duży nacisk podczas tej kontroli będzie skierowany na sprawdzenie tego, czy infrastruktura szkoły spełnia wymagania i ustawy o dostępności oraz ustawy ustawy dotyczących realizacji działań oświatowych. W związku z tym zwracam się również do mieszkańców miasta Opola, jak i uczniów, rodziców, aby również pisali swoje spostrzeżenia na temat tego, jak funkcjonuje szkoła, czy coś chcieliby, aby poprawić, czy chcą, aby pewne rzeczy wyszły na światło dzienne. Dlatego też został stworzony adres mailowy, który proszę, aby napisać informacje dotyczące, czy coś w szkole się dzieje, czy są dobre praktyki, czy też złe. Opole, kontrole, szkoła, małpa, gmail, aby na ten adres przesyłać informacje, co się dzieje w szkole, żeby zespół kontrolny również miał taki odbiór ze strony społecznej. Ja również jestem dostępny, mój numer telefonu jest ogólnie dostępny, mój adres mailowy też, zapraszam do kontaktu, aby jeżeli rodzice chcą wyrazić swoje opinie na temat tego, jak funkcjonuje szkoła i co chcieliby, aby poprawić, bo ostatnie miesiące to rzeczywiście bardzo duża batalia o to, aby dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnościami miały jak najlepszy standard nauczania u nas w mieście w Opolu. Powiem szczerze, że miałem wrażenie, że kontrola już trwa, bo o ile nie mylę się, to miała rozpocząć się z początkiem października. A to, że nie sprawdzam, czy ona trwa, to pokazuje, że jesteśmy spokojni o jej wyniki. Szkoła specjalna jest szkołą, która ma bardzo dobrą kadrę. Ma bardzo mocno poświęcających się nauczycieli, którzy są doświadczeni, którzy potrafią pracować z uczniami z różnymi potrzebami, którzy są pełni poświęcenia, którzy nie liczą czasu na to, żeby z tymi dziećmi pracować. Też myślę, że warto zwrócić uwagę, że to jest zespół szkół, czyli to nie jest tylko budynek przy ulicy Książąt Opolskich, ale też jest to budynek przy ulicy Bytnara Rudego. Jeżeli chodzi o budynek przy Książąt Opolskich, to wystaraliśmy się o dotację dwumilionową, więc jest w trakcie przygotowywania projekt na pewną modernizację tego budynku. I myślę, że jeżeli chodzi o tam część wypowiedzi dotycząca podstawy programowej, to nie jest w naszej gestii. Natomiast o ile wiem z informacji, które otrzymuję od pana dyrektora, to kontroli prowadzonych przez nadzór pedagogiczny, przez kuratora w ciągu roku tam jest tyle, że jest niemożliwe, żeby szkoła pracowała niezgodnie
zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Także no, czekamy na wyniki. Mnie osobiście, to już tak na marginesie powiem, mnie cieszy każde zaangażowanie społeczne w problematykę szkolnictwa specjalnego i mam nadzieję, że z tego tylko będzie coś dobrego.